Spowiadam się Bogu Świętemu i Wszechmogącemu i tym braciom i siostrom, w których dokonało się zwycięstwo dobra nad złem. U moich niektórych czcigodnych poprzedników zauważam jako słabość ich lęk przed władzą, przed carem. Ja także doświadczyłem lęku. Niech mi Bóg przebaczy. Papież Jan Paweł II został wczoraj ranny w czasie zamachu dokonanego przez tureckiego terrorystę. Zmarł jego eminencja kardynał Stefan Wyszyński. Tak jak przyjedzie Józiu z Rzymu, to może biskupem czasem zostanie. Biskup to był kimś, by zobaczyć biskupa, to już coś tak wielkiego. I to, żeby brat mój został takim kimś, to było nie do pomyślenia. Przede wszystkim nie przywiozłem kapelusza. Bo kapeluszów teraz nie wydają. Ostatni jaki był, był kardynała Wyszyńskiego, a teraz tylko biret. Ubóstwo większe. Byłem w szpitalu i kolega do mnie dzwoni, mówi: słuchaj, brat został prymasem. Dwa lata po tym, jak ksiądz Józef Glemb został biskupem warmińskim, zostaje prymasem Polski. Na tej decyzji zaważyła jednak sugestia umierającego księdza prymasa Wyszyńskiego. Są nawet osoby, które twierdzą, że wręcz miała miejsce taka rozmowa telefoniczna właśnie już umierającego prymasa Wyszyńskiego z papieżem Janem Pawłem II, w którym ksiądz prymas wyraził wolę, żeby jego były sekretarz i człowiek zaufany jakby przejął tą misję prymasowską. W tej sytuacji być prymasem nie było łatwo. On zawsze był porównywany z poprzednikiem. W
wszystkie jego decyzje, jego wypowiedzi, jego sposób bycia. Poza tym, w tym czasie też i wystąpił druga wielka postać Jana Pawła II. Księdzu prymasowi przypadła jakby rola żyć w świetle tych dwóch wielkich postaci. Ciągle się myśli, że hierarcha jest tym szefem, który rządzi jakimś organizmem, czy kieruje przedsiębiorstwem i przedsiębiorstwo zależy od jego sprawności fizycznej, intelektualnej. Otóż tak w Kościele nie jest. Kościół jest przede wszystkim wspólnotą miłości. Ojciec Święty, ten stojący na samym czele, ma przewodzić miłości. A to można czynić, nawet jeśli jest fizycznie niesprawny. Przede wszystkim przez cierpienie. Zwłaszcza cierpienie ukazuje miłość. Pamiętam wakacje, pływaliśmy po jeziorze i mój brat Józef wziął mnie na plecy i płynęliśmy po jeziorze właśnie. Bardzo to było niebezpieczne, bo fala mnie zmywała z jego pleców, ale wrażenie było niesamowite. Mieszkaliśmy w Rycerzewie. W domu nas było sześcioro. Józef, Czesław, ja, czyli Jan, Stasia i dwoje rodziców. Później byliśmy wysiedleni z naszego domu i wróciliśmy po wojnie z powrotem. Pamiętam stół wigilijny, mama krzątająca się. U nas po kolędach, po odśpiewaniu kolęd recytowało się wiersze. Nawet mama mówiła taki swój wiersz. Celował w tym oczywiście mój brat Józef. Mój ulubiony wiersz, który on mówił, to była Rękawiczka Schillera. Wtem leci rękawiczka z krużganków pałacu z rączek nadobnej Marty i wpada pomiędzy tygrysy i między lamparty na środek placu. Bałam się wtedy, bo to między te lamparty, ale czekałam zawsze każdego roku, kiedy zacznie mówić ten wiersz, bo to był mój ulubiony. Wszyscy mieli w domu zajęcie. Kiedy Józef pasał kozy, to w tym czasie ja pasałem gęsi. Wolne chwile zawsze były spędzane przy nauce. Z gęśmi było najgorzej, bo trzeba było, nie było czasu na czytanie książek, bo one były ruchliwe, ale czy za krowami zawsze chodziło się z książką. O
ojciec bardzo był wierzący. Jak jechał do pracy, wstępował do kościoła, a mamę oczywiście pamiętam jako modlącą się w kościele. Zawsze miała łzy w oczach w czasie ofiarowania. Zawsze się dziwiłam, dlaczego? Dlaczego płacze? Spotkanie Boga to jest spotkanie przez wiarę, a wiara jest łaską. Ja tę łaskę odziedziczyłem już w wychowaniu, jako dziecko. I dlatego nie miałem w życiu takich okresów, gdzie Bóg by nie był obecny. On jest jako moje życie przy mnie, we mnie, wokół mnie, w moim środowisku. Fadiejew na niego mówili. Popisał, radziecki pisarz, po prostu kronikę prowadził. Ta kronika została, ona gdzieś tam jest zachowana w rękach kolegów. Tak scharakteryzował swoją osobę. Niegdyś greckimi zaszczycon imiony, już na współczesnych wdzierał się Parnasy. Tam go spotkano, jak gwiazdy wpatrzony, nie mógł odróżnić ciężaru od masy. Nie był człowiekiem picowania. A, zrobimy, a potem nie zrobi i tak. Nie. Jak coś zrobimy, to zrobimy. Jak jest gra w piłkę, to jest gra w piłkę. Jak jest czas uczenia, to się uczymy. Czas egzaminu, to trzeba się przygotować na egzamin, a nie jakoś to będzie. Przywódcą w szkole nie był. Nie wysuwał się, jak to się mówi, przed szereg. Swoje wiedział, na niego było wiadomo, że można liczyć. On nikomu krzywdy nie zrobił, on nikomu przykrości nie zrobił. Prawdę mówiąc o rodzinie, to nie miałem nigdy jakichś takich skojarzeń, żeby być ojcem rodziny. Nie miałem takich. Natomiast wrażliwy na wdzięki kobiece to byłem. I chociaż dziewczęta za mną nie goniły, nie byłem ujmujący dla dziewcząt. Taka platoniczna miłość była, naprawdę platoniczna, która trwała, tylko że ta dziewczyna nie wiedziała o tym. Jedna osoba w klasie otrzymywała taki dyplom uprawniający do wstępu na każdą uczelnię bez egzaminu. I Glemb, który był synem robotnika, to czerwone świadectwo otrzymał. 3 dni po maturze, spotykając go na ulicy, ja mówię, no to jesteś w komfortowej sytuacji, jako jedyny masz wstęp na wszystkie wyższe uczelnie bez egzaminu. A on mówi, tak, tylko mówi, co ja mam z tym zrobić, tam gdzie ja idę, to i tak będę musiał zdawać egzamin. I wtedy się dowiedziałam, że idzie do seminarium. Ja podczas matury się nie potrafiłem uczyć. To był okres takiego rozdrażnienia, takiej walki wewnętrznej. I podczas kazania jednego ksiądz proboszcz mówił, że młodzież nie powinna się lękać. Zawsze Bóg czuwa nad człowiekiem, zwłaszcza w momentach wyboru drogi życiowej. No i to ja odczułem, że on to mówi do mnie. Sytuacja rodzinna była dość złożona, ponieważ ojciec już chorował, już wiedzieliśmy, że tu z tej choroby on nie wyjdzie. Ojciec chciał, żeby on do tego seminarium poszedł i w ten czas no, pewna deklaracja moja, że ja tutaj z mamą, gdyby coś się stało, to damy sobie radę. Ojciec zmarł w niedzielę, to była niedziela. I wiedział już, że Józef jest w seminarium. Było to dla niego takim zadowoleniem, szczęściem.
to było zupełnie oczywiste, że jestem kochany przez Pana Boga. Miłość to jest Bóg. Najbardziej to się przejawia w przebaczeniu, a wcale to nie jest łatwo. Sam, będąc jako chłopiec niewinnie pobity przez Niemca, czułem taką gorycz, taki namiętny sprzeciw, że to krzywda, że zrozumiałem, że to nie jest łatwo przebaczyć. I miłość pozwala nam to przezwyciężyć. Człowiek, jak decyzję jakąś podejmuje, to jest wierny. Mogą być wahania pewne, zastanawia się, ale idzie za tą decyzją i konsekwencje tej decyzji stopniowo bierze na siebie. I on tu pod tym względem właśnie te konsekwencje brał decyzji na siebie. Przygotowywał się solidnie do pracy kapłańskiej, tej zwyczajnej. Ja byłem przez Kościół wyznaczony na jedną parafię w mieście, ale nie dostałem pozwolenia i wszedłem do matki wdowy na chleb, tak, żeby żyć. Na szczęście, że proboszcz miejscowy mnie potrzebował i chętnie mnie przyjął i bardzo się dobrze tam czuliśmy. Za pierwsze pieniądze, jakie dostałem, kupiłem rower. Ja moją, tak sobie wyobrażałem, drogę, będzie jakiś czas wikariaty będą, a potem proboszcz normalnie. A potem rzeczywiście mnie wytypowano na studia do Rzymu, co przyjąłem z radością. Wyznaczono mi dziedzinę, której się nie czułem najmocniej, mianowicie prawo, ale podjąłem to z chęcią. Pojechałem do Rzymu, ażeby go przywieźć, żeby z nim przyjechać razem. Mówię, a jak samochód masz? No mówi, nie mam samochodu. Mówię, zupełnie nie masz samochodu, to jak jeździ? Mówi, no niczym nie jeżdżę autobusem, tylko i nie mam prawa jazdy i tak dalej. No to mówię, trzeba pomyśleć o jakimś samochodzie, żeby to tu kupić. Parę tygodni tam zostałem, więc trochę i pracowałem na budowie. I kupiliśmy Seicento. I to nam pomogło troszeczkę poruszać się po Rzymie i poszliśmy na Forum Romanum i on mówi, patrz, jakie wspaniałe głazy, mówi, oni przypominają jeszcze władców Rzymu. A ja, budowlaniec, to myślałem sobie, ile by wybudował fundamentów z tych kamieni. Jestem bardziej specjalistą od nadziei. Ona pozwala człowiekowi patrzeć spokojnie w przyszłość, bez tych buntów. A one wynikają z braku nadziei, bo człowiek chciałby zaspokoić na dzisiaj, czy na jutro tylko. I człowiek, który ma nadzieję chrześcijańską, to on zawsze odnosi tę nadzieję do Boga. Stąd nie ma jakiejś ciemności, się idzie nie w tunelu, ale światło widać zawsze. To jest nadzieja.
obywatelki i obywatele. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie ma większej wartości nad życie ludzkie. Dlatego sam będę wzywał o rozsądek nawet za cenę narażenia się na zniewagi i będę prosił, nawet gdybym miał boso iść na kolanach błagać, nie podejmujcie walk Polak przeciwko Polakowi. U prymasa mnie uderzała taka przyziemność. Taka przyziemność, jaka może przystoi zwykłym ludziom, jaka może przystoi niektórym politykom, jaka przystoi matce, która boi się o swojego syna, który akurat poszedł na manifestację i może dostać pałą po głowie i może nawet stracić życie. Stan wojenny był bardzo trudnym, bolesnym sprawdzianem. Pamiętam to rozgoryczenie u niejednych jego pierwszym apelem wzywającym do spokoju. Tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, jakby w przyszłości było odebrać jakikolwiek apel prymasa wzywający do walki, do buntu. Ja nie mogłem akceptować nierozumnego wystąpienia, które by spowodowało strzelanie do tłumu. Najważniejszą wartością tutaj w systemie społeczno-politycznym było życie i ja nie mogłem narazić żadnego życia. I wiedziałem, że to jest przejściowe. Każdy stan wojenny musi być przejściowy i a rzeczywiście były podniecenia, że powinien się ubrać w kapę, iść na czele, no to byłaby strzelanina i co to by dało. No. Żadna ze stron konfliktu, ani strona komunistyczno-totalitarna, ani strona opozycyjna, opozycji demokratycznej, właściwie nie mogła sobie poradzić bez Kościoła. I gdyby nie ta mediacyjna rola Kościoła, inspirująca rola Kościoła, to niewykluczone, że te wydarzenia by się potoczyły zupełnie inaczej. Po pierwsze, podejrzewam, że komunizm w Polsce by trwał dłużej, a po drugie, że jego koniec byłby zupełnie inny, być może taki jak w Rumunii na przykład, czyli krwawy. Spowiadam się w pierwszym rzędzie Bogu Świętemu i Wszechmogącemu. Ja także doświadczyłem lęku. Bałem się rozlewu krwi w czasie stanu wojennego, wiedząc, jak wielkie jest oburzenie ludu. Pozostaje na moim sumieniu. Ciężar, że nie zdołałem ocalić życia księdza Jerzego Popiełuszki, mimo wysiłków podejmowanych w tym kierunku. Niech mi Bóg przebaczy.
Może taka była jego święta wola. Tutaj absolutnie mu nie można żadnych zarzutów sprawie księdza Jerzego stawiać. A jeśli by ktoś stawiał na przykład w ten sposób, że trzeba było go wcześniej wysłać do Rzymu, no to właśnie wpisywałby się w logikę mówiącą, że Kościół w ogóle nie powinien był się zajmować sprawami najistotniejszymi w sumie dla społeczeństwa, czyli tym, co robiła ekipa stanu wojennego. Mój żal, moje wyrzuty sumienia, chociaż ja tu robiłem wszystko, były w tym, że nie mogłem jakoś pozyskać ludzi, którzy by pomogli mu uratować swoje życie. Gdybym ja powiedział, tak, masz odejść z tego i gdzie indziej, on by posłuchał. Tylko że wtedy ten posług jego byłby odczytany przez wszystkich jako współpraca z reżimem, który niewygodnego księdza usuwa, czyli że biskup idzie po linii polityki partyjnej. Tego zrobić nie mogłem. Osiągnięciem księdza Promasa jest doprowadzenie do tych dwóch wizyt w 1983-1987 roku papieża Jana Pawła II, szalenie ważnych, jednak zwłaszcza ta wizyta w 1987 jest uważana przez znaczącą część historyków za taki moment, kiedy ta solidarność, opozycja się odradza i tutaj ten jest wyraźny wpływ tej wizyty na odrodzenie jakby opozycji, która rzeczywiście w połowie lat 80. popada w taki największy regres. Ja nie wierzyłem, żeby do tego stopnia papież miał zdolność podniesienia ludzi na duchu. Jak to się rzeczywiście stało, bo potrafił ludziom jakoś dać tą nadzieję. Jak on to robił, nie wiem, to jest jakaś tajemnica, ale to prawda, że ten kraj się odmienił jednak. Polska będzie inna, jeśli zechcą tego wszyscy. Gdyby się to pojmowało Boga jako szefa, mogłoby to nudzić. Zdobywanie świętości to jest coraz większe poznawanie Boga i zachwyt nad Nim.
I tutaj nie można przyjść do takiego stanu, czy przesytu, czy zniechęcenia, znużenia, jeżeli się Boga odkrywego jako prawdziwego Boga, który nie jest tylko, no właśnie, szefem. Jesienią 1989 roku przybywa do Polski nuncjusz apostolski w osobie arcybiskupa Józefa Kowalczyka, jednego z najbliższych współpracowników Ojca Świętego. Wobec władz polskich, a także Kościoła w Polsce reprezentuje bezpośrednio Ojca Świętego, co dosyć mocno zmienia kompetencje prymasa Polski, bo wcześniej to właśnie prymas Polski był legatem papieskim. Rozpoczyna się nowy rozdział w historii prymasostwa. Ksiądz kardynał Glemb z racji funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski sprawuje posługę koordynującą pracę episkopatu, a przestaje być tą tradycyjną, kojarzoną z kardynałem Wyszyńskim, niejako głową Kościoła w Polsce. Odczytuje władzę jako służbę i tak myślę jest w Kościele, że wypełniając zadania władzy jest nastawiony na służebność właśnie w postaci zarządzania. Ma bardzo wysokie mniemanie o prymasostwie, powiedziałbym takie historyczne, które no nie pasuje do dzisiejszych czasów. Z lat 90. to jest stopniowa ewolucja Kościoła, której w sposób bardzo umiejętny i dyskretny towarzyszył kardynał Glemb, a ukoronowaniem tej ewolucji były słynne wydarzenia z maja 2000 roku. Myślę tutaj o mszy na Placu Teatralnym w Warszawie, gdzie właśnie prymas polski, kardynał Glemb, w imieniu kościoła lokalnego w Polsce dokonał znamiennego wyznania win. Tym wielkim pozytywem ze strony kardynała Glempa jest zdolność także do wyznania win w imieniu Kościoła, że ten Kościół musi przyjąć drogę pokornego świadka Ewangelii, który towarzyszy zagubionemu człowiekowi współczesnych czasów i przez to zyskuje swoją wiarygodność. To jest chyba jego najważniejsze wystąpienie w latach 90. To jest akt jednak ogromnego znaczenia i sądzę, że to, że potrafił się zdobyć na coś takiego, przeczy tym głosom tych jego krytyków, którzy mówią, że to jest człowiek no, ograniczony, niezdolny właśnie do samokrytycyzmu. Ksiądz Pras Wyszyński właściwie nie ma czegoś takiego w swoim życiorysie.
Wzbudzam żal za tych duchownych, którzy zagubili miłość do ludzi. Niech Bóg wybaczy tym, którzy zapominają, że to, co posiadają, jest z Kościoła wzięte i ma Kościołowi służyć. Zagubienie miłości do ludzi przejawiało się niekiedy w lekceważeniu osób innych wyznań lub w tolerowaniu przejawów antysemityzmu. Niech mi Bóg przebaczy. Jak mam problemy, to się radzę, oczywiście, tak. Jest zawsze pomocny, zawsze doradzi i zawsze doradzi dobrze, to jest ważne. Ojciec zmarł, byłam małą dziewczynką, więc może nie docierałaś to do mnie tak bardzo. Śmierć mamy była ogromne dla mnie przeżycie. Wtedy bardzo mi pomógł, bardzo był dla mnie taki opiekuńczy, ciepły. Wiem, że wtedy dużo podarunków dostałem od niego, tak jakby chciał zrekompensować to cierpienie. To był bardzo uczuciowy człowiek, bardzo dobry, bardzo wrażliwy i taki jest do dzisiaj. Zawsze mogę do niego przyjść, zawsze mnie przygarnie do siebie, tak jak brat. Myślę, że do takiego stanu się dochodzi, że już człowiek nie potrzebuje wiele ludzi, kiedy osiąga Pana Boga w całej pełni. Mieć na stanowisku przyjaciół. Nie jest to łatwo. Tak jak czasem w nieszczęściu człowiek traci przyjaciół, tak i na pewnym stanowisku także można tracić przyjaciół, narażając się na podejście fałszywych przyjaciół. Podstawowym zarzutem, jaki wszyscy wysuwają do kardynała Glempa, jest ten zarzut, że nie jest tak wielką osobowością jak kardynał Stefan Wyszyński, jego poprzednik, czy ojciec święty Jan Paweł II. Natomiast opatrzność ma swoje plany i myślę, że taka droga pewnej pokory dla kościoła lokalnego w Polsce właśnie została wybrana przez opatrzność i niejako zadana temu kościołowi. To nigdy nie było takiego przytłaczania. I on potrafił być sobą. Czasem człowiekiem prostym. Jedni mu zarzucali, że i błędy językowe popełnia, ale jednocześnie potrafił być człowiekiem, który w tych trudnych sytuacjach podejmował decyzje właściwe. Jeżeli duszpasterz w każdych czasach jest pokornym nauczycielem drugich, to spełnia znakomicie swoją rolę. On może nie dokonywać czynów takich, które historia spisze, ale on się wpisuje w historię. To nie ja jestem tym, który ostatecznie odniesie sukces, tylko jest Bóg i Jego opatrzność, która pozwalając człowiekowi na błędy, także przewiduje korektę tych błędów.